nowy zakup na gospodarstwie. Steyr 830. 88 rok. Jest to ostatni rocznik w budzie SK1, później były SK2. Sześć cylindrów z turbem, 5,2 pojemności, 120-130 koni, zależy od źródła, różnie podają. Ciągnik odświeżony, pomalowany na proszkowo. Z przodu założone LEDy, z tyłu również. Obciążniki seryjne, cały pakiecik. Obecnie trochę cienkie opony Goodyeary, ale już łyse. Przód z tyłem. Z przodu 480x65, 24 cale. Z tyłu 540-65R38. Jest to poszerzona wersja 16-9R38. Z tyłu również LEDy założone. Ładnie to świeci, zdaje egzamin. Podobnie jak na górze. Ciągnik był rozebrany co do śrubki. Była inspekcja silnika. Regenerowana turbina, swoją drogą z ciekawym oznaczeniem. Te turbiny były produkowane również do Audi RS2, bardzo starego, kultowego auta. Te same oznaczenia znalazłem na necie. Także ciekawa opcja. Nie wiem, czy to jest oryginał, czy nie oryginał, ale jedzie dobrze. Fajny ma skręt. Spowodowany jest to tym, że wałek idzie przez miskę, przez to nie zawadza, skrętu ma od groma. Taki ma środek, trochę uwalony obecnie, ale pierwsze testy w polu były. Nie było kiedy wymyć, bo jest siedzisko dla pasażera, jakieś drobne skrzyneczki. Konsola wygląda tak. Z dokładek to ma radio jakieś tam z MP3-kami. Tutaj nawiewy, regulacje. Konsole do włączania świateł, napędów. Napęd jest z guzika, bez sprzęgła. Wałek podobnie. Z ciekawych rzeczy ma jeszcze z szyberdach. Szyby uchylne do przodu. Nabierają powietrza. SK2 miały tutaj jeszcze szybę uchylaną do przodu, podobnie jak w Fendach serii 300, 400 i 500. Zresztą mniejsze też tak miały Fendy. Skrzynia jest bez półbiegów. Trzy zakresy plus wsteczny. Sześć biegów. Podnośnik regulowany pozycyjnie, podobnie jak w starszych Fergusonach, niestety bez EHR-u, albo stety, mniej się będzie psuło. U nas nie ma obrotowego pługa ani żadnych innych precyzyjnych narzędzi, więc nie potrzeba. Jest parę pomysłów na modyfikację i udoskonalenia. Blachę tutaj, tę czarną, będzie piaskowana i też na proszkowy czarny malowana, żeby to ładnie wyglądało. Przednie szyby też tutaj mają te uchylanie. Może odpalimy. Thank you.
dosyć jadliwy. Ma pod butem, nie ma co zarzucić. No, a resztę będę pokazywał w kolejnych filmach. Dzięki serdeczne.